Dzisiaj zajmiemy się koncepcją praw człowieka. Jest to koncepcja, według której wszyscy ludzie posiadają na świecie prawa wynikające z ich godności. Jest to koncepcja, która nie jest wszędzie tak samo pojmowana, nie jest wszędzie akceptowana, ale zaraz sobie prześledzimy, skąd się wzięła ta koncepcja, jak ona się zmieniała i jak się próbuje przestrzegać praw człowieka na świecie. Warto zapamiętać, ten symbol to jest logo stworzone właśnie na potrzeby tejże koncepcji praw człowieka. Ci, którzy uznają tę koncepcję, uważają, że prawa człowieka są powszechne, czyli obowiązują wszędzie, niezależnie od prawa państwowego, czyli pozytywnego, istniejącego w danym miejscu na świecie, że są uniwersalne, czyli dotyczą wszystkich ludzi bez wyjątku. Prawa człowieka są przyrodzone, a więc mamy je od momentu, można powiedzieć, że narodzenia, czy w ogóle pojawienia się na świecie, bo to też jest dyskusyjne, w którym momencie człowiek staje się człowiekiem, czy od poczęcia, czy od urodzenia. W każdym razie uważa się, że one są nam przypisane, te prawa człowieka są nam przypisane od początku naszego życia. I prawa człowieka są niezbywalne, czyli że nie da się tych praw nikomu odebrać, nie można się ich pozbyć, są z nami przez całe nasze życie. Koncepcja nie jest nowa, już w starożytności pojawiały się pomysły dotyczące właśnie takiego katalogu praw należnego wszystkim ludziom na Ziemi. W antyku, w starożytności stwierdzono wyższość prawa naturalnego nad pozytywnym, czyli przypomnijmy prawo pozytywne, czyli to jest to prawo państwowe, prawo naturalne, takie, które każdy człowiek powinien mieć, powinien posiadać i jest ono niezależne od tego, czy państwo nam to prawo przyznało, czy też nie. Pojawiły też się w starożytności koncepcje związane z chrześcijaństwem, gdzie stwierdzono, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. W związku z tym też jako człowiek powinien mieć prawa większe niż wynikały w wielu krajach starożytnych z przepisów państwowych ówczesnych. W średniowieczu koncepcję praw człowieka rozwijano, między innymi na terenie Anglii, gdzie wydano w 1215 roku Wielką Kartę Swobód. Jan bez ziemi, król angielski, wydał ten dokument, w którym nadał większą ilość praw, ale tylko części swojego społeczeństwa, co później doprowadziło do powstania parlamentu angielskiego. Mamy tomizm, czyli filozofię świętego Tomasza, mamy augustynizm, filozofię świętego Augustyna, którzy również w swoich badaniach, w swoich rozważaniach poruszali kwestie praw człowieka, pisząc, mówiąc o tym właśnie, że człowiek powinien posiadać pewien zespół praw, pewną grupę praw, niezależnie od władzy państwowej. No i mamy tutaj reprezentanta również Polski, Paweł Włodkowicz, nasz przedstawiciel na Soborze w Konstancji w 1414 do 18 roku obradował ten Sobór i Paweł Włodkowicz przedstawił tę koncepcję, która mówiła, że nie wolno nawracać innego człowieka stosując przemoc. Zostało to współcześnie dopisane do właśnie genezy praw człowieka, dlatego że tutaj Włodkowicz stwierdził, że każdy ma prawo wyznawać swoją wiarę i nie wolno nikogo zmuszać do zmiany tego wyznania. Oczywiście Włodkowicz tutaj bardziej kierował się kwestią odzyskania Pomorza przez Polskę i chciał tutaj dokuczyć krzyżakom przede wszystkim, zakłócić ich politykę właśnie przemocy. W epoce nowożytnej pojawia się znowu w Anglii w czasach XVII-wiecznych dokument Habeas Corpus Act, w którym to król angielski z dynastii Stuartów stworzył taką sytuację, gdzie nie można aresztować obywatela bez wyroku sądowego na dłużej niż 24 godziny. Więc tutaj na dzisiaj znamy to pod innym troszeczkę wymiarem. Mówi się dzisiaj o 48 godzinach, ale jest to pierwszy raz, kiedy ktoś stwierdza, że mamy prawo do życia, powiedzmy, że w wolności. Jeżeli ktoś nam wolność ogranicza, nawet państwo, aresztując nas, to musi nam przedstawić zarzut w określonym czasie, a jeżeli tego nie zrobi, to powinno nas państwo wypuścić. W XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych pojawia się, znaczy jeszcze wtedy nie w Stanach Zjednoczonych może, ale w tworzących się Stanach Zjednoczonych pojawia się Karta Praw Virginii,
która jest, można powiedzieć, taką zapowiedzią późniejszej konstytucji amerykańskiej. I też zawiera ona szereg praw, które nam pasują do tego, co nazywamy prawami człowieka. W Europie pod koniec XVIII wieku wybuchła we Francji rewolucja, Wielka Rewolucja Francuska, i na początku tej rewolucji uchwalono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, gdzie stwierdzono, że każdy człowiek rodzi się wolny i pozostaje wolny później, że każdy człowiek jest równy, że własność prywatna jest nienaruszalna. I więc tutaj to też jest dosyć ważny element w rozwoju tej koncepcji praw człowieka. Takimi orędownikami praw człowieka w epoce oświecenia, czyli w XVIII wieku, byli Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu czy John Locke, którzy budowali ten katalog praw człowieka. Na przykład Locke, mówiąc o tabula rasa, o czystej karcie, ta koncepcja stała się później podstawą do stwierdzenia, że wszyscy jesteśmy właśnie równi. Montesquieu, który stworzył koncepcję trójpodziału władzy, Jean-Jacques Rousseau, który mówił o tym, że wszyscy w państwie jesteśmy potrzebni jednakowo. Mówił, że państwo jest ideą społeczną. W XIX wieku Henri Dunant stworzył z kolei organizację Czerwonego Krzyża. Po wojnach na terenie Włoch toczonych w ramach zjednoczenia Włoch, po wojnach włosko-austriackich, po bitwach pod Magento, Solferino, widząc okropieństwa wojny, Durant stwierdził, że wszyscy ranni mają prawo do zaopatrzenia tych ran, do opieki medycznej. I w związku z tym mamy tutaj kolejny element budowania katalogu praw człowieka. No i owocem tego jest właśnie powstała organizacja Czerwony Krzyż. Jeszcze później powstały konwencje genewskie, które z kolei opisywały prawa jeńców, osób wziętych do niewoli podczas walk, podczas wojen. I te konwencje genewskie również zawierają tutaj prawa, które wpisują się w katalog praw człowieka. Współcześnie, po I wojnie światowej w XX wieku, stworzono Ligę Narodów, która miała przestrzegać wielu praw, m.in. pilnować, aby nie wybuchła kolejna wojna światowa, dbać o pokój na świecie. Nie udało się to, jak wiesz, wybuchła II wojna światowa. Liga Narodów została rozwiązana w roku 1940. Po II wojnie światowej można powiedzieć, że tę koncepcję Ligi Narodów rozwinięto i stworzono w jej miejsce Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. No i ONZ również zajmuje się przestrzeganiem praw człowieka, stara się monitorować tę sytuację na świecie, stara się interweniować czasami też w sytuacjach łamania praw człowieka. No i oczywiście pokój jak najbardziej tutaj też jest ważną ideą dla tej organizacji. W 1948 roku przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka, gdzie zapisano najważniejsze prawa, które mają być przypisane każdemu człowiekowi bez wyjątku żyjącemu na naszej planecie. Gdybyśmy sobie chcieli tak chronologicznie spojrzeć, jak to się kształtowało, to mamy taki oto slajd, gdzie możemy zobaczyć, jak w antyku postrzegano tę koncepcję, jak w średniowieczu, no i później widzimy taki przyrost, jeśli chodzi o pomysły, o działalność w epoce nowożytnej. Tutaj jeszcze oprócz tego, co zostało powiedziane, warto wspomnieć Leona XIII, encyklikę o rzeczach nowych, czyli Rerum Novarum, gdzie również mówiono o godności ludzkiej. Tu papież Leon XIII jest autorem tejże encykliki. Mamy kolejną encyklikę Piusa XI. Także tutaj widzimy, że im bliżej naszych czasów, tym koncepcja praw człowieka staje się bardziej żywa i więcej osób tutaj dodaje coś od siebie do tej koncepcji. Prawa człowieka to prawa i wolności. No i tutaj możemy podzielić te prawa i wolności na takie dwie kategorie. Możemy mówić o prawach do czegoś, czyli na przykład prawo do sprawiedliwego sądu, prawo do na przykład edukacji czy do pracy. To są prawa tak zwane pozytywne, wyrażone właśnie określeniem prawo do. Natomiast mamy też wolności, czyli prawa negatywne, czyli prawa od, czyli jesteśmy wolni od czegoś, na przykład wolni od tortur, czyli że nie wolno stosować wobec ludzi tortur. Czyli tutaj pamiętaj o takim rozgraniczeniu: prawo pozytywne, prawo do, i prawo negatywne, czyli prawo wolność od czegoś.
Prawa człowieka zostały zebrane w takich generacjach, spisane właśnie w ten sposób też. Pierwsza generacja praw człowieka to prawa osobiste i prawa polityczne. Prawa osobiste, czyli najbardziej takie podstawowe, przypisane pojedynczemu człowiekowi, to są takie prawa jak prawo do życia, do wolności, do własności, posiadania własności, do wolności od tortur, do wolności słowa, do wolności myśli, sumienia, wyznania, równości wobec prawa wszystkich obywateli, prawo do zachowania prywatności, prawo do sprawiedliwego sądu i prawo do posiadania obywatelstwa. To są prawa osobiste. Wszystko w ramach pierwszej generacji, ale w pierwszej generacji mamy też prawa polityczne, czyli prawa związane z właśnie działalnością polityczną jednostek, prawo do zrzeszania się, prawo do zgromadzeń, prawo do wyrażania własnej opinii, prawo do składania skargi, jakiejś petycji i prawo do uczestniczenia w rządzeniu, czyli na przykład chodzenia na wybory, kandydowania w tych wyborach. Więc to są prawa polityczne i wszystko to stanowi pierwszą generację praw człowieka. W drugiej generacji praw człowieka znalazły się aż trzy różne dziedziny, trzy różne rodzaje. Mamy prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Prawa ekonomiczne to prawo do pracy. Każdy z nas ma prawo, ale to wcale nie znaczy, że państwo nam musi tą pracę dać. Po prostu mamy prawo pracować, mamy prawo do wyboru zawodu. Sami wybieramy nasz zawód. Prawo do godnego wynagrodzenia. Słowo godnego znowu jest takim słowem trudnym, bo co to znaczy godnego? Dla każdego może co innego oznaczać. Prawo do dni wolnych od pracy, czyli prawo na przykład do urlopu. Prawo do płatnego urlopu też, jak widzicie, mamy prawo do też świąt różnych tutaj. I prawo do strajku. Prawo do strajku. Większość grup zawodowych takie prawo posiada, chociaż można stwierdzić, że wszystkie grupy posiadają, ale nie wszystkie grupy zawodowe powinny strajkować, a może tak będzie bardziej prawidłowo, jak to ujmiemy. Prawa społeczne, czyli prawa związane tutaj z pewną pomocą od państwa finansową, na przykład prawo do godnego poziomu życia, znowu słowo godnego jest tutaj użyte. Chodzi o to, że państwo na przykład zasiłkami wspiera tych, którzy tych pieniędzy nie mają na tyle, aby uznać, że mają godny poziom życia. Prawo do ochrony zdrowia i tutaj znowu, jeżeli nie masz pieniędzy, to państwo zgodnie z tą koncepcją powinno cię wesprzeć tutaj finansowo i zapewnić tę ochronę zdrowia. Stąd jest to rodzaj praw nazwany prawami społecznymi czy też socjalnymi. No i prawo do zabezpieczeń społecznych, czyli właśnie jeżeli chodzi o wiek, takim zabezpieczeniem może być emerytura, jeżeli chodzi o kalectwo, chorobę, takim zabezpieczeniem może być renta. Jeżeli brak pracy nas dotyka, to wtedy takim zabezpieczeniem społecznym może być zasiłek, na przykład dla bezrobotnego. I trzecia składowa drugiej generacji to prawa kulturalne, więc każdy z nas ma prawo do nauki, każdy z nas ma prawo do prowadzenia badań naukowych, prawo do twórczości artystycznej, czyli możemy kreować różne rzeczy jako artyści, i prawo do korzystania z dóbr kultury, czyli że możemy też jako odbiorcy kultury korzystać z zasobów zgromadzonych w jakimś miejscu, na przykład w galerii, w muzeum, w teatrze itd., itd. Trzecia generacja praw człowieka to już są takie prawa tak zwane kolektywne, czyli dotyczące dużych społeczności, narodów całych. Inaczej też możemy powiedzieć, to są prawa solidarnościowe i to są prawa na przykład do samostanowienia narodów, aby narody same stanowiły o swoim istnieniu, o swoim działaniu. Prawo do rozwoju wszystkich tutaj osób, całych mas ludzkich. Prawo do życia w pokoju, znowu dotyczy to wszystkich dużych społeczności. Prawo do życia w czystym środowisku, czyli takie ekologiczne prawo. Prawo do pomocy humanitarnej, żeby taką pomoc otrzymywać. I prawo do udziału we wspólnym dziedzictwie ludzkości i korzystania z niego, czyli że mamy prawo korzystać z dorobku wcześniejszych pokoleń, które zostanie uznane za dziedzictwo na naszych przodków, dziedzictwo ludzkości. Obecnie mówi się jeszcze o istnieniu czwartej generacji praw człowieka. To są prawa, które są przypisane mniejszościom różnym, które są dyskryminowane w niektórych miejscach na świecie. To są prawa zarezerwowane dla na przykład mniejszości też seksualnych, ale też dla inwalidów. Do czwartej generacji nie zaliczamy też prawo do życia, właśnie od poczęcia już, do naturalnej śmierci. Czyli tak jak wspominałem,
dzisiaj też się ludzie zastanawiają, kiedy można mówić o tym, że człowiek się urodził, kiedy człowiek staje się człowiekiem. I tutaj mamy w czwartej generacji zapisane, że już od poczęcia te prawa człowieka nam się należą. Do naturalnej śmierci, czy tutaj znowu jest pytanie o na przykład eutanazję, czy eksperymenty różne, które się prowadzi na naszych organizmach czasami. Prawa więźniów są też postulowane jako element czwartej generacji. Do czego mają mieć prawa więźniowie? Prawa dzieci to jest grupa, która między innymi dzięki też pracy Polaków została bardzo wyniesiona tutaj. Mówię o dzieciach, jeżeli chodzi o prawa. Przez wiele lat uznawano dzieci za, powiedzmy, że osoby gorsze od dorosłych pod względem praw. Natomiast dzisiaj mówi się o tym właśnie, że nie powinno się tak myśleć o dzieciach. Powinno się traktować pod wieloma względami dzieci i dorosłych jako równych sobie. Mamy następnie prawa pacjentów w czwartej generacji spisywane i prawa uchodźców, czyli ludzi, którzy uciekają przed konfliktami zbrojnymi do innych państw, szukają schronienia, warunków do życia. Dlaczego są prawa człowieka łamane na świecie? Bo jak łatwo się zorientować, te prawa są łamane i to bardzo często i to w bardzo wielu miejscach na świecie. Taką pierwszą przyczyną łamania praw człowieka są przyczyny kulturowe, czyli w niektórych rejonach świata dane wzorce kulturowe, czasami też wynikające z religii, po prostu zakładają, że jakaś grupa społeczna ma mieć od góry już, powiedzmy, mniejsze prawa. Odgórnie ma być mniejsze prawa niż inna grupa społeczna i tak jest chociażby w wielu krajach islamskich, gdzie prawa kobiet są ograniczane. I to wynika z ich kultury, to wynika z ich religii, czasami tradycji. Więc mamy tutaj pierwszą przyczynę łamania praw człowieka. Druga przyczyna łamania praw człowieka to jest przyczyna prawna. Po prostu niektóre kraje prawem państwowym ustanawiają coś, co narusza prawo jakieś zapisane w katalogu praw człowieka. I takim przykładem jest chociażby istnienie w jakimś państwie kary śmierci. To jest prawna przyczyna łamania praw człowieka. Bo prawo powiedzmy, że pozwala, dopuszcza stosowanie kary śmierci i tą karę śmierci się wykonuje oficjalnie, zgodnie z prawem, przez państwo i jego urzędników, więc jest to prawna przyczyna łamania praw człowieka. Tutaj widzisz mapę, która pokazuje sytuację związaną ze stosowaniem kary śmierci na świecie. Warto zapamiętać, które kraje stosują taką karę, a które się wycofują, albo które niby dopuszczają, ale nie stosują w praktyce od dawna już. To wszystko tutaj widzimy w legendzie, jak to się prezentuje. Widzimy, że Europa w większości nie stosuje kary śmierci obecnie. Kolejną przyczyną łamania praw człowieka są przyczyny polityczne, czyli chociażby w jakimś kraju panuje jakiś dyktator i on zgodnie ze swoją ideologią narzuconą społeczeństwu narusza różnego rodzaju prawa człowieka, na przykład prawo do prywatności, szpiegując tych obywateli, rozwijając aparat donosicielstwa, inwigilacji itd., itd. Więc tutaj mamy polityczne przyczyny w krajach, gdzie są dyktatury, w krajach totalitarnych. No i jeszcze jedna przyczyna łamania praw człowieka, przyczyna ekonomiczna, czyli to, co widzimy na zdjęciu obok. Widzimy tutaj dzieci, które są zmuszane do pracy fizycznej. No i tutaj zgodnie z tym, co zapisano w prawach człowieka, nie powinno tak być. Dzieci mają prawo do dzieciństwa, do nauki, do zabawy, do odpoczynku. A tutaj widzimy, że w wielu miejscach na świecie, znaczy widzimy, no wiemy, że w wielu miejscach na świecie dzieci jednak są w pracy już w tak wczesnym etapie swojego życia. Tutaj mamy taki slajd, gdzie możemy zobaczyć ofiary łamania praw i wolności człowieka. I tutaj widzimy, w których miejscach na świecie te ofiary się znajdują. Widzimy, że oprócz dzieci też taką ofiarą łamania praw człowieka są w niektórych rejonach chrześcijanie, gdzie są szykanowani, gdzie dochodzi do pogromów, do czasami mordów, więzień czy deportacji ludzi tylko dlatego, że są chrześcijanami. Mamy też homoseksualistów jako ofiary łamania praw i wolności człowieka, szczególnie w krajach arabskich, gdzie grozi im nawet wyrok śmierci za to, że są homoseksualistami. Kobiety, o których już wspominałem,
no i mniejszości etniczne, o których też już mówiliśmy. W jaki sposób próbuje się w takim razie stać na straży tych praw człowieka? I tutaj mamy na świecie różnego rodzaju instytucje, które starają się właśnie w ten sposób funkcjonować. Mamy tutaj, zobaczcie, Międzynarodową Ochronę Praw Człowieka, czyli najpierw zobaczmy, jak wygląda taki system ochrony praw człowieka globalny, działający na całym świecie, czy też raczej starający się działać na całym świecie. I tutaj widzimy, że jest to przede wszystkim system uniwersalny, czyli taki właśnie globalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ-u. No i tutaj widzimy, że składa się na niego m.in. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych, Protokół Opcyjny. To jest jedna rzecz. Oczywiście tutaj elementem tego systemu jest też Komitet Praw Człowieka znajdujący się w Genewie. No i ten dokument, o którym już mówiliśmy, taki bardzo podstawowy, czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ale drugą, powiedzmy, że tutaj drugim filarem tego systemu globalnego, uniwersalnego ochrony praw człowieka są też organizacje pozarządowe, czyli tak zwane NGO, Non-Governmental Organizations, czyli organizacje nie stworzone przez wskutek porozumienia rządów jakichś państw, tylko organizacje stworzone poprzez po prostu wolę obywateli. Czyli organizacje pozarządowe takie jak Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Freedom House, Human Rights Watch, Reporterzy Bez Granic, Open Doors, Międzynarodowy Czerwony Krzyż też. Jeszcze sobie za chwilę te organizacje zobaczymy. Ale oprócz tego systemu globalnego mamy jeszcze systemy regionalne. Systemy regionalne, które ogniskują się na konkretnych już fragmentach świata. Przede wszystkim tutaj chodzi o kontynenty. No i tutaj zwróć uwagę, że mamy system regionalny na przykład dla Ameryki stworzony, Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z San Jose, i mamy instytucję na podstawie tej konwencji stworzoną, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, który właśnie stoi na straży praw człowieka na terenie Ameryki jednej i drugiej. Mamy w Afryce również system stworzony regionalny, Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Praw Narodów z Nairobi, no i mamy instytucję, która działa, Afrykańską Komisję Praw Człowieka i Narodów. W Europie oczywiście mamy jak najbardziej również instytucję, która strzeże praw człowieka. Jest to Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. No i mamy tutaj Radę Europy, między innymi organizację, która została powołana do przestrzegania praw człowieka, do monitorowania tej sytuacji. Mamy Europejską Konwencję Praw Człowieka przyjętą w Rzymie. Więc mamy tutaj też w Europie taki system regionalny. Który kontynent w takim razie nie posiada takiego systemu? Jest to kontynent azjatycki. Ale w Azji inaczej się postrzega prawa człowieka i o tym też jeszcze powiem. Tutaj nie ma też Australii, ale Australię musimy postrzegać też jako po prostu państwo, więc tam tym zajmuje się po prostu już rząd australijski. Więc pamiętamy, Azja nie ma regionalnego systemu ochrony praw człowieka jako jedyny tak naprawdę kontynent, bo Australii musimy traktować inaczej. W ONZ-cie mamy tą ochronę praw człowieka właśnie wyrażoną, zapewnioną poprzez działalność Komitetu Praw Człowieka, działalność Rady Praw Człowieka i poprzez Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Praw Człowieka. Tutaj mamy ten system ONZ-owski, który zajmuje się rozpatrywaniem różnych sytuacji, które wskazują na łamanie praw człowieka globalnie na całym świecie. Mamy oprócz tego Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który zajmuje się zbrodniami przeciwko ludzkości, zajmuje się ludobójstwami, zajmuje się zbrodniami wojennymi, chyba z tego jest najbardziej znany, i zajmuje się właśnie przejawami agresji międzypaństwowej. Więc tutaj, jeżeli są gdzieś toczone wojny i podczas wojny, na przykład na terenie Jugosławii tak było, podczas wojny ujawni się jakieś tutaj ludobójstwa chociażby dokonane na ludności cywilnej, to wtedy jak najbardziej Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zajmuje się tego typu przestępstwami, stara się złapać winnych i skazać ich właśnie za te zbrodnie.
W Europie mamy wspomnianą już Radę Europy, to jest flaga Rady Europy. Rada Europy, pamiętaj, żeby nie mylić Rady Europy z Unią Europejską, czy z Radą Europejską, czy z Radą Unii Europejskiej, to są wszystko różne instytucje, różne organizacje. Rada Europy powstała w 1949 roku i głównym celem istnienia Rady Europy jest właśnie ochrona praw człowieka, jest ochrona praw mniejszości różnorakich i promowanie demokracji i ochrona wartości demokratycznych. To są główne zadania. W Unii Europejskiej jak najbardziej istnieje system ochrony praw człowieka wyrażone w prawach, w prawie tym pierwotnym unijnym, we wszystkich traktatach unijnych. Istnieją instytucje wewnątrz działające się, które również starają się przestrzegać praw człowieka na terenie Unii Europejskiej. I mamy jeszcze OBWE, tutaj logo, zwróć uwagę, literki inne niż w polskim skrócie, OSCE. OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE zastąpiła KBWE, KBWE, czyli Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, więc tutaj mamy od 1994 roku następczynię KBWE i OBWE jak najbardziej również zajmuje się ochroną praw człowieka na naszym kontynencie. Takim najbardziej chyba kojarzącym się organem, instytucją w zasadzie, czy trybunałem właśnie w Europie związanym z prawami człowieka jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. ETPCS w skrócie. Tak wygląda siedziba tego trybunału. To nie jest instytucja Unii Europejskiej, to jest instytucja ogólnoeuropejska. Każdy Europejczyk może się zwrócić do tego trybunału. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej przejdzie całą drogę sądową we własnym państwie. No i czasami się zdarza, że ktoś w państwie przegrywa we wszystkich instancjach, ale w Europejskim Trybunale Praw Człowieka potrafi wygrać i wtedy państwo musi zmienić wyroki swoje. Czyli mamy tutaj taką możliwość jeszcze właśnie odwołania się od wyroku naszego państwa do tego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Łamanie praw człowieka na świecie jest obecne w wielu miejscach, jak widzicie, żeby nie powiedzieć, że wszędzie. Tutaj widzimy, że w niektórych miejscach, tych ciemniejszych, jest ono silniej zarysowane, jest większe łamanie praw człowieka, w innych miejscach jest mniejsze. Więc tutaj przede wszystkim widzimy, że Afryka, niektóre rejony Azji to są te obszary, gdzie prawa człowieka są łamane najmocniej, najczęściej, najbardziej tutaj na dużą skalę. Mamy też Meksyk, podejrzanie ciemno zaznaczony. Jeżeli chodzi o wskaźnik demokracji, bo można przyjąć, że im większy wskaźnik, im wyższy wskaźnik demokracji, tym lepsza kondycja praw człowieka w danym miejscu, więc zobaczmy na takie jeszcze zestawienie. Tutaj mamy do tego legendę, widzimy, gdzie ten wskaźnik demokracji jest największy. No i częściowo to się rzeczywiście pokrywa w niektórych sytuacjach, bo też widzimy, że Afryka i Azja wypadają tutaj najgorzej, a tam też te prawa człowieka były najczęściej naruszane do tej pory. Nie wszyscy są zgodni z tą ideą praw człowieka. Są takie, można powiedzieć, że dwie grupy, które krytykują prawa człowieka, tą koncepcję. Pierwsza grupa mówi, że w ogóle nie powinno się uważać, że każdy człowiek bez wyjątku ma mieć takie same prawa, że każdemu się należą w ogóle prawa jakiekolwiek, tylko dlatego, że jest człowiekiem, więc oni krytykują całą tą ideę. Druga grupa krytykujących mówi, że no, okay, ogólnie rzecz biorąc okay jest ta koncepcja praw człowieka, założenie jest dobre, ale ta druga grupa uważa, że katalog praw człowieka zawiera nieodpowiednie prawa, czyli oni by chcieli wymienić po prostu prawa niektóre, które się znalazły w generacjach praw człowieka, zamienić je na jakieś inne. W Azji, jak się łatwo domyślić, następuje też krytyka tego, że prawa człowieka mają być uniwersalne, czyli obowiązujące wszędzie. Tu mamy tak zwane wartości azjatyckie wypisane, czyli w niektórych rejonach Azji uważa się, że za dużo się wolności daje jednostkom, ludziom, tymi prawami człowieka, a za mało się tutaj przykłada uwagi do obowiązkowości każdego człowieka, czy do dyscypliny każdego człowieka, więc tutaj jak widać mamy inne podejście niż europejskie, chociażby w Azji, gdzie niektórzy ludzie uważają, mniej wolności dajcie, a bardziej wymagajcie obowiązkowości od ludzi, bardziej wymagajcie dyscypliny od
od ludzi. Poza tym w Azji też często się krytykuje prawa człowieka, mówiąc, że te prawa są narzucone Azjatom właśnie przez kulturę Zachodu. I tutaj widzimy te różnice kulturowe też wychodzą na wierzch, czyli Azjaci mówią, dlaczego mamy przyjmować waszą koncepcję praw człowieka, waszą, czyli zachodnią, skoro nasza kultura i nasza tradycja, nasza przyszłość jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o postrzeganie praw człowieka. Dla nas jest to obce spojrzenie, nie chcemy w ten sposób patrzeć na prawa człowieka, pozwólcie nam mieć inne wartości i inny katalog praw człowieka. Jeszcze inni mówią, że prawa człowieka jest to po prostu instrument do tego, żeby zdominować dawne obszary kolonialne, żeby Europa, Stany Zjednoczone czy dawne imperia kolonialne mogły po prostu dzięki prawom człowieka uniwersalnym, czyli wszędzie panującym, wtrącać się po prostu w sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów i w ten sposób utwierdzać swoją globalną dominację i dążyć do neokolonializmu, czyli nowego kolonializmu na świecie. Zobaczmy teraz te najważniejsze organizacje pozarządowe, które zajmują się ochroną praw człowieka na świecie. Najbardziej znana z nich to Amnesty International. Tu widzimy logo tej organizacji. Do zapamiętania na pewno to logo. Organizacja działa od początku lat 60. XX wieku i zajmuje się przede wszystkim obroną więźniów sumienia, czyli osób, które trafiły do więzienia ze swoje poglądy. To są często więźniowie polityczni, to są często osoby, które trafiły do więzienia z powodów odmienności na przykład religijnej też, czy światopoglądowych spraw. Oprócz tego Amnesty International domaga się zniesienia kary śmierci na całym świecie globalnie oraz zniesienia tortur, uważając, że to są właśnie rzeczy, które jak najbardziej godzą w prawa człowieka. Bardzo znaną inicjatywą Amnesty International jest pisanie listów, wielu listów na całym świecie w tym bierze udział. To są listy, które mają na celu właśnie nakłonić rządy do wypuszczenia z więzień tak zwanych więźniów sumienia. Druga organizacja pozarządowa, Komitet Helsiński, utworzony po tym, jak utworzono KBWE, czyli tą Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W 1982 roku utworzono Komitet Helsiński, wtedy w Polsce był stan wojenny. Nazwa jest helsińska, ale pamiętaj, że to jest komitet utworzony na terenie Polski. I więc tutaj mamy stąd taką zbieżność. Stan wojenny, czyli stan, kiedy bardzo mocno ograniczono prawa obywatelskie i prawa człowieka w Polsce i w odpowiedzi na to utworzono właśnie Komitet Helsiński. Zajmował się on rejestrowaniem przypadków łamania praw człowieka w PRL-u, czyli w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a więc w Polsce, powiedzmy, za tak zwanego okresu komuny, jak to się często mówi potocznie. No i tutaj wśród założycieli tego komitetu widzimy Jarosława Kaczyńskiego, Marka Nowickiego, Tadeusza Zielińskiego, Stefana Starczewskiego. Myślę, że co najmniej te dwie osoby powinny się zapamiętać, Jarosław Kaczyński, Tadeusz Zieliński. Dlaczego? Kaczyński sprawy polityczne, Zieliński sprawy związane właśnie z ochroną praw człowieka, został później rzecznikiem praw obywatelskich, rzecznikiem praw człowieka w Polsce. Kolejna organizacja, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, już po obaleniu tego systemu socjalistycznego w Polsce powołana do życia w roku 1989, jest tak naprawdę kontynuacją Komitetu Helsińskiego, czyli ona jakby wyniknęła z tego Komitetu Helsińskiego i zajmuje się przestrzeganiem praw człowieka współcześnie i budowaniem koncepcji państwa prawa, czyli takiego państwa, gdzie nikt nie stoi ponad prawem. No i logo tej koncepcji na pewno też do zapamiętania. Freedom House to organizacja utworzona, jak widzisz, w 1941 roku, czyli już dosyć dawno temu. Zajmuje się rozwojem demokracji i wolności na świecie, promuje tę ideę na świecie, stara się doprowadzić do zniesienia polityki apartheidu, apartheid, czyli supremacja białych nad czarnymi w Republice Południowej Afryki. No i w czasie tak zwanej właśnie komuny, w czasach socjalistycznej Polski, PRL-owskiej, w czasach PRL-u wspierała ta organizacja Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, czyli wspierała tych, którzy walczyli właśnie o prawa człowieka, o godność obywatelską w Polsce w latach 80. Tutaj mamy takie zestawienie przygotowane przez Freedom House. Widzimy na świecie, jak oni tutaj postrzegają wolność, jak oni postrzegają, które kraje są wolne, które kraje są częściowo wolne i które kraje są krajami, gdzie obywatele są bez wolności. Tutaj widzimy
to zaznaczone tymi trzema kolorami. W legendzie mamy opis. Czyli tym też się zajmuje organizacja Freedom House, czyli właśnie monitorowaniem stanu praw człowieka na świecie. Następna organizacja pozarządowa to Reporterzy Bez Granic. Reporterzy Bez Granic działają od lat 80. Propagują prawo do wolnej prasy, do tego, aby dziennikarze mogli mówić to, co chcą, żeby mogli przedstawiać prawdę przede wszystkim, żeby nie było cenzury. No i w związku z tym ta organizacja też stara się zbierać informacje o wszelkich przejawach cenzury w jakimkolwiek kraju, czyli monitoruje sytuację wolnej prasy, wolnych mediów na całym świecie. No, tutaj też warto przy okazji zerknąć, jak wygląda traktowanie dziennikarzy, bo bardzo często jest tak, że kraj, który łamie prawa człowieka nagminnie, morduje też dziennikarzy, którzy starają się to nagłośnić. Więc tutaj widzimy, jak w ostatnich latach wyglądała śmierć dziennikarzy, w sensie ilu tych dziennikarzy zabito w poszczególnych rejonach świata. Więc też to nam może pokazać, w których rejonach świata są te prawa, wolności bardzo mocno ograniczane. Też możemy zobaczyć z kolei na tym zestawieniu, na tej mapce, jak prezentuje się sytuacja wolności internetu, gdzie internet jest cenzurowany, w których rejonach świata, a w których jest wolny. No i tutaj widzimy przede wszystkim obszar Chin, Arabii Saudyjskiej, obszar Afganistanu, to są czy Iranu, to są te obszary, gdzie cenzura jest obecna, a w Europie przede wszystkim Białoruś. Kolejna organizacja to Open Doors. Open Doors to organizacja, która działa od połowy XX wieku i zajmuje się prześladowaniami chrześcijan. Stara się je odnotować, stara się nagłośnić tę sytuację po to, żeby rządy różnych krajów zainterweniowały w tej sprawie, czyli przeciwko prześladowaniu chrześcijan działa Open Doors. Human Rights Watch to z kolei organizacja, która dba o to, aby wolność słowa panowała na całym świecie. Też zajmuje się ochroną praw kobiet, ochroną praw dzieci, zwalcza przejawy cenzury w różnej formie na całym świecie i stara się wywalczyć o to, aby wszyscy ludzie posiadali, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, prawo do procesu, takiego powiedzmy na równych zasadach i prawo do azylu, czyli tutaj chodzi o migrantów różnych, prawo o to, żeby mogli zamieszkać w kraju nowym, jeżeli ich ojczyzna jest pogrążona w jakimś chaosie, w jakiejś wojnie, konflikcie, innej tragedii czy katastrofie. I zobaczmy jeszcze w Polsce działające organizacje pozarządowe, to Polski Czerwony Krzyż. Tak wygląda jego logo, założony w 1919 roku, a więc mamy już 101 lat od założenia tej organizacji. No i przede wszystkim pomoc humanitarna to jest celem działalności tej organizacji. Pomoc też socjalna, nauka pierwszej pomocy. Caritas Polska, organizacja katolicka, założona w 1990 roku. Jej celem jest pomoc materialna, finansowa osobom, które sobie nie dają rady właśnie z utrzymaniem na przykład finansowym, ze zgromadzeniem tutaj podstawowych środków do życia. Pomaga też osobom starszym, chorym, tym, którzy nie potrafią samodzielnie funkcjonować na co dzień. Następnie mamy organizację też bardzo znaną PAH, czyli Polską Akcję Humanitarną. Janina Ochojska, myślę, że powinieneś też wiedzieć, jak ona wygląda, ta pani. Janina Ochojska jest założycielką tej organizacji. W 1994 roku powstała. To jest organizacja, która za każdym razem, kiedy jest trzęsienie ziemi, powódź, tajfun, wojna w jakimś miejscu, to ta organizacja zbiera pomoc materialną, jedzenie, lekarstwa, koce i wysyła na pomoc właśnie w te rejony dotknięte tą tragedią. I mamy jeszcze taką organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, założona w roku 2006. Jak widzimy, jest to sekcja polska założona w Belgii, jeszcze wcześniej organizacji katolickiej Kirche in Not. No i tutaj pomoc właśnie tym chrześcijanom, którzy są na świecie prześladowani. Tym się zajmuje ta organizacja. No i tutaj jeszcze na koniec zobaczmy funkcje tych pozarządowych organizacji, w jaki sposób one działają. Przede wszystkim
Tutaj literówka normotwórcza powinna być napisana. Normotwórcza, czyli starają się stworzyć nowe normy, nowe zasady, nowe prawa, wywrzeć presję na rządzących, aby to prawo zostało zmienione tak, aby przestrzegano praw człowieka w przyszłości. Funkcja informacyjna, czyli starają się informować ludzi o tym, że prawa człowieka są łamane i że jest tu problem, że nie wolno nad tym przejść do porządku dziennego, że trzeba się zaangażować obywatelsko i działać tak, aby tę sytuację zmienić. Funkcja promocyjno-edukacyjna, czyli właśnie edukuje się ludzi na całym świecie, aby myśleli inaczej o prawach człowieka, aby zauważali wokół siebie te przejawy łamania praw człowieka, aby nie robili tego w przyszłości i żeby promowali właśnie taki styl życia i takie zachowanie, które nie będzie w sprzeczności z prawami człowieka. No i funkcja humanitarna, czyli pomoc, po prostu pomoc wszystkim potrzebującym, pomoc materialna przede wszystkim, ale też i taka psychologiczna tym, których prawa człowieka są łamane. W Polsce system ochrony praw człowieka gwarantuje konstytucja aktualna, czyli z 2 kwietnia roku 1997 oraz szereg ustaw, które również podejmują temat ochrony praw człowieka. Ochronę praw człowieka wykonuje w Polsce Trybunał Konstytucyjny, wykonują sądy, wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też po części stoi na straży tych wolności i praw człowieka, decydując na przykład o udzielaniu lub nie koncesji jakiemuś medium, albo też monitorując treści nadawane właśnie na antenie danego medium. I mamy jeszcze pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. To są te instytucje, powiedzmy, że takie państwowe, które stoją na straży ochrony praw człowieka i wolności w naszym kraju. No i na koniec jeszcze zobaczmy dane osobowe. Dzisiaj bardzo często możemy usłyszeć o tak zwanych danych wrażliwych, o wykradaniu właśnie tych danych. To też zwróćmy na to uwagę, czym się różnią dane wrażliwe od danych zwykłych. Pamiętajmy, żeby danych wrażliwych nigdy nikomu nie udostępniać, to znaczy nigdy nikomu, w sensie nie udostępniać osobom, które nie powinny mieć dostępu do tych danych, no bo w niektórych momentach musimy udostępnić odpowiednim instytucjom, ale pilnujmy, żeby nie trafiły te dane w niewłaściwe ręce. Czyli mamy tutaj dane zwykłe, to imię, nazwisko, PESEL, NIP, numer paszportu, obywatelstwo i to wszystko, co tutaj widzisz przed oczami, to są dane osobowe, one powinny być również chronione. One powinny być również chronione. Dane wrażliwe, no to już szczególnie chronione, takie, których nie powinniśmy ujawniać bez wyraźnej potrzeby.